Was wszystkich na kanale Planu Duszy i chcę od razu podziękować za wszystkie bardzo miłe lajki, komentarze i za subskrypcje, wszystkie maile, które dostaję. Bardzo, bardzo doceniam Waszą obecność tutaj i to, że oglądacie i jesteście tacy szczerzy w tym, co piszecie. W październiku od 17 przez 3 dni będę prowadzić kurs Planu Duszy w Bydgoszczy i są jeszcze miejsca na tym kursie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast ten sam kurs będzie w listopadzie w Londynie dla osób, które mieszkają poza granicami, dla których łatwiej jest dostać się do Londynu niż do Bydgoszczy. I ten kurs w listopadzie będzie się odbywał od 15, też przez 3 dni i to zawsze jest piątek, sobota, niedziela. Tutaj są miejsca ograniczone w Londynie i to jest tak, że można pisać do mnie. Tutaj widzicie, teraz pokazuje się na ekranie lub wcześniej lub za chwilę, albo już się pokazało wszystkie informacje na ten temat. Jeszcze co chciałam powiedzieć, że ten kurs Planu Duszy można porównać trochę do kursu numerologii, chociaż nie do końca, ale jest to taka podobną podstawą tutaj, ponieważ bierzemy do odczytu w numerologii też w pewnym momencie imię i nazwisko, które macie, którego używacie. Tak samo tutaj w Planie Duszy podstawą odczytu jest imię i nazwisko nadane w dniu urodzin. I to jest podstawowy odczyt. Jeżeli jesteście zainteresowani, ktoś ma ochotę na sesje indywidualne Planu Duszy, to zapraszam, czy też tarota tak samo. Piszcie do mnie, bardzo miło mi i odpowiem na każdego maila. A teraz zapraszam na czytania dla każdego znaku zodiaku. Życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, witam wszystkie wodniki w czytaniu na październik 2019. Najpierw wylosujemy jedną kartę z talii tarota kabalistycznego i zobaczymy, jaka jest główna energia dla wodnika na październik. Poprosimy o jedną kartę. Cztery buławy, czyli jakieś podstawy, budowanie czegoś, radość, takie miłosierdzie, zobaczenie, że życie jest piękne. Mamy też tutaj literę hebrajską dalet, która mówi o otwarciu się na świat. Można się też zamknąć, bo drzwi to wiadomo, możemy mieć otwarte i witać cały świat, być w radości, w przyjaźni i takim rozpalonym, takim właśnie kreatywnym, a można się po prostu zamknąć za tymi drzwiami i się chować. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim jesteście miejscu w życiu. To też jest tutaj, jak piszę na tej karcie, Wenus w baranie, czyli taka miłość, dla niektórych to mogą być zaręczyny, jakieś spotkanie się z osobą, z którą chcecie być, świętowanie, jakieś uroczystości. Może to być bardzo przyjemna energia w październiku dla wodników. Może to być na przykład jakaś przeprowadzka, wprowadzenie się do nowego domu, do nowego miejsca, które wcześniej chcieliście sobie stworzyć, więc to wszystko zależy od tego, kto jaką ma indywidualną sytuację. Zobaczmy teraz jeszcze, co nam powie na temat października talia The Druid Craft. Mam nowy stojak do kamery i ogranicza mi chyba pole widzenia, więc chyba go zwrócę. No zobaczmy. Poprosimy o 8 kart dla wodnika. To, co odchodzi, to, co przychodzi, ogień, myśli, czyli powietrze, umysł, a tutaj jest emocje są, uczucia, woda, finanse, nadzieje, obawy i wynik,
wniosek jakiś, podpowiedź. Tu przeciążenie mamy jakieś. Takie zmęczenie w jakiejś w waszej tutaj atmosferze wokoło, jakieś zmaganie się. Być może pracujecie za dużo, być może nabieracie wielu obowiązków, jest właściwie w tym momencie jest wrzesień, ale czytania robimy na październik, więc to jest ten czas taki, gdzie, kiedy szkoła się zaczęła, kiedy minęły wakacje i takie właśnie czasami to jest nabieranie na siebie różnych nowych spraw, obowiązków, są też zmiany i to może tak obciążać, więc trzeba zwracać uwagę, co się dzieje. Być może jest to też zakończenie jakieś wokół czające się, tak. Zobaczmy, co odchodzi. Do przeszłości odchodzi taka zmiana. Być może podjęliście wcześniej decyzję o tym lub też coś zmusiło was, czyli jakaś ręka Boża, jakaś siła wyższa zmusiła was do tego, że musieliście albo się przeprowadzić, albo musieliście zmienić sposób myślenia, widzenia świata. Coś musiało się rozpaść, zawalić. Dla niektórych mogły to być jakieś wiadomości, nowiny na temat związku, dla innych na temat pracy, jeszcze dla innych, nie wiem, może się rzeczywiście zadziało w takiej fizycznej sferze, że coś się w domu stało albo gdzieś komuś jakiś wypadek się zdarzył. No różne są sytuacje życiowe, bo wieża to jest coś niespodziewanego, co na nas przychodzi, czy tego chcemy, czy nie. Lub jeśli zwlekaliśmy z jakimiś decyzjami, a nasze życie nie toczy się w taki sposób, jak to być może powinno się toczyć, nie wiem, kto o tym decyduje, ale może tak być, to dzieje się coś takiego. Albo może nasze myśli są takie, że przyciągamy do siebie taki scenariusz jakiejś zmiany, takiej gwałtownej, tak, niespodziewanej. Z tym, że to też jest tak, że jeśli to się rozleci, cokolwiek by to nie było, to jest miejsce na zbudowanie czegoś nowego, tak? Wybudowanie sobie czegoś nowego, nowego życia, nowego domu, nowej pracy, czegoś, co może przynieść wam w przyszłości satysfakcję, bo każda zmiana przynosi coś. Mądrość na przykład, mądrość króla, który jest królem buław, siedzi na tronie. Jest to bardzo kreatywna energia. To może być dla niektórych nowa miłość, nowy związek z kimś starszym albo bardzo dojrzałym emocjonalnie, czy może to też być płomienny romans z kimś właśnie, kto będzie starszym człowiekiem, mężczyzną czy kobietą. Ponieważ energia króla to jest mądrość, to jest taka umiejętność władania emocjami też, podsycania na przykład związku, dodawania takiej iskry, bo to jest taka płomienna na przykład energia, która ten król może rozumieć na przykład, w jaki sposób uzyskać w związku taką fajną energię seksualną, taką intymność, której nie wszyscy potrafią to zrobić, więc trzeba się rozejrzeć. Może wokół jest ktoś taki interesujący, sympatyczny. Dla innych, którzy mają już swoje relacje i są w nich szczęśliwi, może to być ktoś, kto będzie na przykład doradcą, tak, albo osobą, która waszym szefem, czy kimś, kto wprowadza taką atmosferę kreatywności, kimś, kto zarządza też, może to być szef z pracy, może się właśnie pojawić ktoś nowy na stanowisku szefa, albo być wokół taka energia takiej potrzeby tworzenia. Zobaczmy, co tutaj mamy w ogniu właśnie. O, w ogniu mamy króla kielichów. To tak zupełnie odwrotnie. Jest to miejsce waszej kariery, tutaj tak to określam. Jest to to, do czego byście chcieli dążyć. Może to być właśnie takie głębokie zrozumienie, połączenie z energią swojego serca i takiego
ogarnięcia swoich emocji na temat pracy czy tego, co się dzieje, taka dojrzałość emocjonalna. To też może być jakaś osoba, ktoś do spółki, kto może przyjść i być z Wami i współpracować, lub Wy możecie czuć się bardzo emocjonalnie w swojej karierze. Albo spełnieni, albo tacy mający ochotę na takie właśnie spełnienie, żeby tak płynęło. Niekoniecznie na pieniądze, bo póki co nie mamy tu żadnych monet. Natomiast chodzi tu bardzo mocno o jakieś spełnienie. Spełnienie się. Zobaczmy, co tutaj. Tu nam pokazała się księżniczka kielichów, czyli tu, gdzie praca, to jest taka młoda bardzo energia. To mogą być jakieś nowiny na temat pracy, jakieś informacje emocjonalne też, bo to są kielichy. Ale to też może być wasza wyobraźnia albo to, co chcielibyście stworzyć, bo tutaj jest kariera, a tutaj jest praca, tak? Więc może to się bardzo łączyć. Niektórzy z Was mogą mieć na przykład pomysł i właśnie rozpocząć swoją działalność gospodarczą i właśnie tworzyć coś na swoją rękę, na swój własny rachunek. Mogą to robić na pół etatu, bo czują się być może nie do końca wsparci jeszcze, czy nie do końca mistrzostwo czuć, bo tutaj jest to młoda bardzo energia. I tak jak mówię, w zależności od tego, kto słucha, to może być właśnie coś nowego po tej wieży. Czyli nowa praca albo dla siebie, albo dla kogoś, która daje dużo takich emocjonalnych uniesień, bo tutaj mamy kielichy i mamy takie też tak dużo wyobraźni, takiego zaangażowania też emocjonalnego w to, co się robi. Takie skupienie się właśnie na tym kielichu, tak? Włożenie wszystkich swoich zdolności do tego, żeby ta praca, którą zaczęliście, jeżeli zaczęliście, jeśli ktoś zaczął, była tym, o czym marzyliście zawsze, tak? Żeby rozwijać się i osiągnąć potem mistrzostwo tego króla. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje, jeżeli chodzi o relacje i związki. Jest to jakaś podróż, jest to jakieś odejście. Po tej wieży, bo wieża to jest szok, wieża to jest, ziemia się wali, fundamenty się rozpadają, dużo się dzieje, jakieś zawirowania, może to być trudny moment z wieżą. I tutaj w relacji jest potrzeba odpocząć, wziąć co właściwie jest do wzięcia, przenieść się w nowe miejsce. To tak jak mówiłam, być może zostaliście zmuszeni do przeprowadzki, być może sytuacja życiowa zmusiła niektórych i teraz potrzeba jest po prostu z rodziną się przenieść. Dla innych może to być wyjazd za granicę do pracy, co być może będzie przynosiło jakieś materialne korzyści. W każdym razie jest to przepłynięcie przez jakąś wodę. Może to być podróż przez, nie wiem, jezioro, rzekę też. Takie przepłynięcie. I też to 6 mieczy to jest też potrzeba zrównoważenia swojego umysłu, tak? Czy też zrównoważenia się na temat swojej relacji, tego, co się dzieje. Dla niektórych to będzie w ogóle doświadczanie takiego spokoju, takiego przepływu dobrych myśli, dobrych emocji na temat związku, który mają, na temat tego, co się dzieje w ich życiu. I tutaj, co ciekawe, to są kielichy i tutaj taka woda jest piękna pokazana na tej karcie, która pokazuje, jak dobrze może płynąć czas w relacji, która jest fajna i harmonijna. I nie trzeba żadnych takich wież, żeby doświadczać tego poczucia, że żyje, tak? Czyli cieszyć się każdym dniem, który jest miły, dobry, który przynosi właściwie kolejny dzień, towarzystwo moich najbliższych, czy nawet w pracy, jeżeli niektórzy będą mieli nową pracę czy starą pracę, to może być też relacja w pracy i to może się wiązać z wyjazdami zagranicznymi czy krajowymi. Wszystko zależy od tego, gdzie pracujecie, w jakim zawodzie też.
Co tutaj mamy w fizyczności i w finansach? Królową monet, która właściwie żyje w dostatku, opiekuje się sobą i nie tylko, bo też opiekuje się i dziećmi, i zwierzętami. Jest taka szamańska, tak? Jest taka połączona z ziemią, taka osadzona. Taki duży spokój tutaj widzę w tym czytaniu. Generalnie po tej wieży ta czwórka mówi już o takim budowaniu takich podstaw, ale też świętowaniu po tej zmianie, takiego spokoju, tego, że to wszystko płynie tak, jak chcielibyśmy, żeby płynęło. A jeżeli są jakieś niejasności, to macie takie poczucie, że możecie to ogarnąć, bo ta królowa mówi o takim właśnie praktycznym podejściu, o niepoddawaniu się. Właściwie siedzi na tym tronie nie bez powodu, ponieważ potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Jeśli potrzebuje, to też prosi o pomoc, więc to też może być dla niektórych taka energia solidności, takiej radości z tego, co się ma, doceniania tego, co się ma. A tu nadzieje, obawy, mamy królową mieczy, kolejną królową, mamy dwóch królów i mamy dwie królowe. To może być znaczące, ponieważ to może być wokół Was taka ilość osób znaczących dla Was, które mają jakiś wpływ. Ta królowa również to jest też taka prawda, objawianie prawdy, mówienie prawdy, nie owijanie w bawełnę. To jest taka nadzieja na to, że właściwie wszystko się spełni i że jesteście w stanie i już odcięliście się od czegoś, co się zawaliło. I że już to gruzowisko zostawiacie za sobą, że już tam nie musicie patrzeć. Ona zresztą w ogóle patrzy do przodu, tak? Patrzy w przyszłość. Być może patrzy na tego króla tutaj, z którym może chce się związać, tak? Więc może niektórzy z Was, przynajmniej single, mają nadzieję na taki romans właśnie królewski z jakimś takim sympatycznym królem, buław, który ma dużo pomysłów, potrafi wykorzystać tą kreatywność w związku i dawać dużo satysfakcji z życia takiego właśnie intymnego. I zobaczmy, co tutaj jest wynikiem. Wynik mamy dwójkę monet, czyli to takie jest żonglowanie. Żonglowanie pomiędzy jakimiś zadaniami. To też może być pozytywność, negatywność. Tu jest taka ciemność i takie właściwie zaburzenie. To tak jak ta wieża, to jest dokładnie tak. A tu potem przychodzi ta solidna królowa i właściwie tak jak ta skała z tej strony. To jest taka solidność. Taka potrzeba osadzenia się w takim miejscu, które byśmy chcieli, żeby ono było. Czyli pieniądze z pracy, żeby płynęły, żeby uspokoiło się to wszystko, żebyśmy nie musieli żonglować na co dzień tym takim strachem, że być może ta wieża znów się nam przytrafi. Więc dobrze jest sobie zbudować jakieś podstawy i starać się stworzyć sobie to życie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ponieważ tutaj ta kobietka jest w ciąży i ona da nowe życie, tak? Czyli możecie dać sobie nowe życie. Możecie wybrać z negatywnością, możecie wybrać albo negatywność, albo pozytywność. Możecie wybrać jakieś emocje, które mogą Wami szarpać, bo tutaj z tej strony mamy dużo wody, a możecie też wybrać coś takiego zrównoważonego, tak jak szóstka albo królowa, tak? Zrozumienie, tutaj mamy tutaj mądrość, a tutaj mamy tą emanację duszy, tak? Stifaret. Tak jak mamy tutaj na drzewie życia, to tutaj mamy tą radość i równowagę, tak? Więc wybór należy zawsze do nas, ponieważ my nie jesteśmy tutaj na ziemi zmuszani do podejmowania wyborów, których nie chcemy. My po prostu sami podejmujemy często takie wybory i potem trudno nam zaakceptować skutki. Więc warto tutaj się zrównoważyć i wybrać to, co jest najlepsze dla nas.
najlepsze miejsce do zamieszkania, najlepszą pracę, najlepszą karierę i osobę, z którą chcemy być, bo to od nas zależy, kogo wybieramy w życiu, prawda? Jeszcze chciałabym tutaj sprawdzić właśnie tą dwójeczkę, żeby dostać informację taką dodatkową. O co chodzi z tą dwójeczką? Pomiędzy czym tak żonglujecie? Czym tak żonglujecie? To jedna karta. Haha, może boicie się coś zacząć. Co ciekawe, tutaj mamy króla, który ma jedną buławę i ten głupiec właściwie też wychodzi w świat. To są wielkie arkana, zaczyna coś nowego. Być może to jest właśnie wybranie tej pozytywnej drogi, tego spojrzenia, że świeci słońce, że codziennie wstaje nowy dzień. I czy świeci to słońce bezpośrednio nam na głowy, czy też jest trochę schowane za chmurami, to nie ma znaczenia, bo i tak wstaje ten dzień i tak możemy coś z tym dniem zrobić i wykorzystać go bardzo pozytywnie. Także może to być nowa rzecz, która się zaczyna. Zresztą tutaj jest wieża z tyłu, więc nowa rzecz nadchodzi, to znaczy nowy sposób myślenia, tak jak mówiłam, nowa praca dla niektórych. Ale jeszcze zobaczmy, co święty podróżnik powie nam na temat tego, co dla wodników w październiku. Jedna karta. Jakieś właśnie złamane... Załamanie się jakieś, to znaczy ta zmiana, to jest tak jak wieża troszeczkę, to jest, że zmiana jest w rękach, tak, że mamy zmiany w rękach swoich, zmiany drogi, zmiany myślenia, bo tutaj jest ta podróż sześć tych mieczy i no wieża przecież tak samo i to jest właśnie jakaś zmiana, złamanie sposobu myślenia, takie zrozumienie, jakieś zbudowanie teraz nowej drogi, wyjście do nowego, wybranie czegoś fantastycznego. Jeszcze zobaczę, co mówi tutaj autorka o tym. Jesteś na początku takiego przełamania, przełomu. Wszystko, co do tej pory było robione, co robiłeś, czy robiłaś przez poprzednie kilka lat, to było przygotowanie na to, co Ciebie czeka, na to, do czego Ty idziesz, czyli do tego bycia królem i królową jednocześnie, tak? W zależności od tego, w jakim aspekcie, czyli mądrości i zrozumienia. Są takie sytuacje, w których to, dokąd idziemy, nie jest do końca takie jasne i klarowne. I w takich momentach czasami potrzeba jest złamać, czyli tak poczekać, czy zasiąść przez chwilę, usiąść. Tak jak czwórka mówi o zbudowaniu takich podstaw, to złamać ten taki pattern, czyli taką drogę, żeby nie podążać dalej tą drogą, tylko żeby ją złamać i pójść w życiu w taką, którą powinniśmy skręcić ścieżkę. Tak jak ta dwójka mówi właśnie, czy w prawo, czy w lewo, czym tu żonglować. Ale jedynym tutaj takim rozwiązaniem to jest wyjście, to jest przepchnięcie się przez tą zmianę. Ponieważ ta wieża jest cały czas tutaj na stole, to oznacza, że ta zmiana jeszcze cały czas może trwać, więc tutaj trzeba się przez tą zmianę przepchnąć, tak jak tą łodzią tu przepływają na takie spokojne wody tutaj, które są uciszone już. I zrobić rzeczy nowym sposobem. I trzeba keep going, czyli trzeba iść cały czas do przodu, tak? Trzeba podążać, przepychać się dalej. Wyobrażać sobie, na przykład tutaj autorka mówi o wyobrażeniu sobie kobiety, która akurat rodzi, że to jest ciężkie, ale ona i tak wkładając ten wysiłek w to, co robi, pozwala dziecku się urodzić, tak? Pozwala przyjść nowemu życiu na świat, więc jest to taki
Święty wysiłek tak naprawdę, taki wysiłek, takie przepychanie się przez taki kanał, wypychanie tego dziecka do życia. Tak samo wy musicie się do nowego życia przepchnąć, innego sposobu myślenia. I czasami właśnie nowe, ekscytujące rzeczy przychodzą. Tak jak tutaj mieliśmy właśnie informację, bo paść to jest takie coś nowego i tu głupiec też się pokazał, więc wtedy pokazują się, jak pchamy się przez to życie, pokazują się niektóre fajne, fantastyczne momenty i wtedy jesteśmy zupełnie szczęśliwi i zadowoleni. Także ta podróż to nie jest takie chodzenie tą samą ścieżką, ale to jest tworzenie własnej ścieżki. To jest takie zatrzymanie się też czasami i zrobienie tego, co robi głupiec. Taki wyskok w przepaść, tak? I zobaczenie, jak sobie poradzę z tym, co teraz nowe się zaczyna. Jak to mi pójdzie? Jak i z czym będę musiał, czy musiała się spotkać? Także nie bójcie się, żeby się posuwać do przodu, żeby coś rozpoczynać, bo to jest naprawdę czas do tego, żeby pozwolić sobie doświadczać tego strachu przed nowym, ale i tak iść, żeby się nie powstrzymywać. Bo wtedy dostaniecie prezenty i będzie to dobry czas na rozwój. I to też będzie pokazanie innym ścieżki nowej, tak? Pokazanie, w jaki sposób można przez życie iść, nawet jeśli jest czasami gorzej i trudniej, to i tak trzeba tą ścieżką iść do celu. Życzę Wam bardzo udanego października. Pozdrawiam Was, wodniki.